Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Agnieszka Knychalska-Jaskulska. Jestem pracownikiem działu rękopisu Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu. Chciałabym Państwu przybliżyć materiały źródłowe zgromadzone w spuściźnie Romana Aftanazego, wielkiego kustosza, którego mianowano pod koniec życia kustoszem pamięci narodowej, który stworzył wielkie dzieło całego swojego życia, zatytułowane Dzieje rezydencje na dawnych Kresach Rzeczypospolitej, których 11 tomów ukazywało się w latach między 1991 do 1997. Włodzimierz Roman Aftanazy urodził się w Morsztynie w 1914 roku. Jego matką była Olimpia Kraśnik, a ojciec był kolejarzem, to był Jan Aftanaziew. I to jest też, uwaga, ciekawostka, ponieważ Aftanaziew to jest nazwisko rodowe po ojcu, natomiast końcówkę Aftanazy nasz bohater przyjął dopiero we wrześniu 1939 roku po wybuchu II wojny światowej. Około 1930 roku Roman po raz pierwszy w życiu spędził wakacje w Nowoszycach na Polesiu, gdzie wyjechał na zaproszenie znajomej matki, Jadwigi Smolkówny. Właścicielką Nowoszyc była siostra zapraszającej, Maria ze Smolków Osterwina. Córka profesora Stanisława Smolki z Lwowa. Odtąd aż do wybuchu wojny Nowoszyce i pobliski Mołodów, Konstantego Skirmunta i jego siostry Jadwigi Skirmuntowny, bliskiej przyjaciółki ulubionej autorki Aftanazego Marii Rodziewiczównej, stały się drugim ziemiańskim domem Romana. Z tych wakacyjnych spotkań narodziła się pasja historyka dokumentalisty siedzib ziemiańskich. To na Polesiu, a później na Wołyniu i Rusi zdobywał doświadczenie w obcowaniu ze środowiskiem ziemiańskim. To właśnie tutaj uczył się nawiązywać kontakty i zdobywać zaufanie środowiska ziemiańskiego. To właśnie też wtedy zaczął kształtować się schemat kwestionariusza, który w latach powojennych pozwolił mu na zebranie olbrzymiej ilości materiału dokumentacyjno-wspomnieniowego. W zdobywaniu informacji niezwykle mu pomagały nienaganne maniery towarzyskie i ogłada osobista, postrzeganie i przestrzeganie obowiązującego kodeksu osobistego. Aftanazy zdawał sobie sprawę, że tylko wysoka protekcja może mu otworzyć podwoje pałaców arystokratycznych i o taką protekcję się wystarał, zdobywając poparcie księżnej Eleonory Teresy z Husarzewskich-Lubomirskiej z Przeworska, żony kuratora literackiego Solineum Andrzeja Lubomirskiego. Efektem podróży krajoznawczych po Kresach było kilka opisów dworów publikowanych w prasie pod pseudonimem Ksawery Niedobitowski. I tutaj jest właśnie osobisty też ukłon Aftanazego w kierunku ulubionej Rodziewiczówny. Też w okresie tuż przedwojennym powstało też około 70 opisów dworów i pałaców odwiedzanych przez Aftanazego w czasie wakacji. Wycieczki te były ilustrowane fotografiami zrobionymi aparatem otrzymanym od matki. Sam Aftanazy w listach wspomniał, że jednocześnie pracował też nad pierwszym wydaniem książkowym. Pozwolę sobie też zacytować jeden z najwcześniejszych listów, który został niedawno opublikowany, do właściciela majątku Łabuńki Kołaczkowskiego. W kwietniu lub w maju lub w czerwcu będę fotografował Klemensów. W tym też czasie pragnąłbym sfotografować Łabuńki, o których słyszałem dużo żywych słów, jak też jako o bardzo pięknym pałacu. Czytałem o tym w starym słowniku geograficznym, czy też w ruinach polskich doktora Szydłowskiego, jako o dworze przed wojną stosunkowo niezniszczonym. Pozwolę sobie Państwu pokazać. To jest właśnie wydanie Dzieci w rezydencji. W tomie
VI w opisie województwa ziemi chełmskiej i województwa ruskiego mamy właśnie opracowanie łabuniek, które są dokumentowane zdjęciami wykonanymi właśnie podczas tej wycieczki Aftanazego, która doszła do skutku w czerwcu 1939 roku. Jest to w pełni praca dokumentacyjna, ilustratorska Aftanazego. Jak już wcześniej wspomniałam, chciałabym też jeszcze się raz powołać na ten sam list, gdzie Aftanazy opisuje cel swoich podróży. Kiedy byłby? Proszę też o wielce szanownego pana o pisemne pozwolenie na sfotografowanie pałacu wewnątrz i zewnątrz. Jeśli go będę miał przyjemność zastać wówczas w domu lub tylko z zewnątrz, jeśli mnie ta przyjemność ominie. Zapowiedzieć przyjazdu z góry nie mogę, bo to dla mnie jest wielkie obciążenie. Piszę dlaczego? Otóż chodzi o kwestię zrobienia fotografii, ponieważ deszczowa pogoda na temu nie sprzyja. Piszę też, cytując właśnie dalej Aftanazego, piszę tak wcześnie dlatego, ponieważ porozumiewam się już teraz ze wszystkimi dworami, aby gdy nadejdą odpowiedzi ułożyć sobie już cały plan na wiosenny łowy z aparatem. Czasem ludzie odpowiadają aż po kilku listach, albo zupełnie nie odpowiadają. Jeżeli to może mieć dla pana jakiekolwiek znaczenie, dodaję, że pracuję za namową i ściśle pod moralnym protektoratem wielu ziemian, między innymi Eleonory księżnej Lubomirskiej. Wielkie miłośniczki tradycji, która chętnie w mojej sprawie udzielała wyjaśnień względnie pośredniczym między osobą, która na przykład nie znając mnie boi się wpuścić do domu, a mną. Po wizycie u Eleonory, u Kołaczkowskiej w Łabuńkach, Aftanazy dziękuję w liście do Krystyny Kołaczkowskiej, która w międzyczasie została właścicielką Łabuniek. Jestem wzruszony wielce szanownej pani gościnnością. Zrozumiałem, że mogę przyjechać autobusem wprost z Lwowa do Łabuniek. Z Klemensowa jeszcze nie porozumiałem się, to znaczy dwa razy w zeszłym roku pisałem do ordynata Maurycego hrabiego Zamojskiego i nie otrzymałem odpowiedzi. Byłem tak zrozpaczony, ale w Przeworsku pocieszyła mnie księżna Eleonora Lubomirska, twierdząc, że ordynat w ogóle na żadne listy nie odpowiada. Wobec tego muszę porozumieć się z którymiś z synów. Klemensów chcę zresztą sfotografować jedynie na zewnątrz. W wędrówkach mych bowiem spotykam się z różnym bardzo przyjęciem, od wysokiej klasy kultury i gościnności do impertynencji. A mimo tego praca moja daje mi wiele radości, gdyż terenem jej jest wieś i dwór. A niektórzy ludzie z tego dworu zostaną mi w pamięci na zawsze. Tak bywają nieprzeciętni i bliscy mi pojęciowo i zapatrywaniem. W 1937 roku Aftanazy rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym z zakresu historii pod kierunkiem profesora Stanisława Błępickiego. Pracę magisterską napisał w 1942, a tytuł magistra historii otrzymał dopiero we Wrocławiu w roku 1948 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej. Okres II wojny światowej Aftanazy spędził w Morsztynie jako pracownik zakładów zbrojowych, a od kwietnia 1944 zaczął pracować jako wolontariusz w Ossolineum dzięki protekcji Jadwigi Łępickiej, żony swojego promotora, również zatrudnionego w Ossa na tak zwane przeczekanie wojenne. Właściwie można powiedzieć, że od tego momentu zaczyna się ossoliński okres życia Aftanazego. Początkowo wolontariusza, wkrótce etatowego pracownika Ossolineum, aż do tytułu kustosza otrzymanego we Wrocławiu w 1949 roku, z chwilą rozpoczęcia pracy we wrocławskim Ossolineum. Ossoliński etap życia Aftanazego to lata między 1949 a 1981. Cały ten czas spędził na stanowisku kierownika działu gromadzenia i uzupełnienia zbiorów.
W życiu zakładu, zarówno w oficjalnym, jak i nieoficjalnym, Aftanazy niezbyt się udzielał. Po części wynikało to z jego charakteru osobistego, niezwykłej skromności, zdystansowania się do otoczenia, silnego poczucia wspólnoty z pracownikami jeszcze lwowskimi, którzy stopniowo wykruszali się z biblioteki, a z młodszymi pracownikami, poza bardzo nielicznymi wyjątkami, Aftanazy nie potrafił odnaleźć wspólnego języka jako z tymi, jak on sam ich osobiście nazywał, spod Opoczna, nijak mającymi się do wykształcenia i pochodzenia ludzi wywodzących się z Kresów. Jednak ta uprzejma niechęć do otoczenia niekresowego nie wywołała w otoczeniu negatywnych emocji. Wręcz przeciwnie, Aftanazy cieszył się szacunkiem zarówno w kręgach kolejnych dyrektorów, jak i szeregowych pracowników bibliotecznych, a dla młodszego pokolenia stawał się powoli żywą legendą, uosobieniem lwowskiej ogłady i kinderstuby. Praca zawodowa pochłaniała, w Ossolineum pochłaniała Aftanazemu większość czasu. Jak sam wskazywał, była ona niezwykle wyczerpująca emocjonalnie. Wytchnieniem dla niego stała się realizacja życiowej pasji, której poświęcił cały swój pozostały czas. Prace nad zbieraniem dokumentacji do życia i historii kresowych siedzib ziemiańskich. Do wybuchu wojny zainteresowania badawcze Aftanazego koncentrowały się w okolicy niezbyt odległej od Lwowa. Prace terenowe prowadził głównie na terenie Podola, Rusi i Polesia. Okres wojny, działania wojenne, polityka ludnościowa dwóch okupacji niemieckiej, a zwłaszcza dwie okupacje sowieckie, depolonizacja ziem kresowych prowadzona przez aparat sowiecki od 1944 roku spowodowały rozszerzenie zakresu geograficznego w granicach ziem polskich z 1772 roku. Ten limes graniczny, zarówno czasowy, jak i terytorialny, był w późniejszym czasie poddany krytyce, ale sam Aftanazy twierdził, że i tutaj znowu zacytujemy naszego bohatera. Podział administracyjny na województwa z 1772 roku, a nie z czasów zaborczych, zastosowałem mimo jego anachronizmu w odniesieniu do rezydencji powstałych w XIX, a nawet w początkach XX wieku. Dlatego, ponieważ podziały porozbiorowe zmieniały się, a poza tym były w Rosji inne niż w Galicji i jeszcze inne na terenach Polski międzywojennej. Gdybym posłuchał rad, prowadziłbym niezły galimatias. Prace nad zebraniem materiałów rozpoczął Aftanazy niemal natychmiast po osiedleniu się we Wrocławiu w 1946 roku, dokąd przywiózł ze Lwowa ocalałe fotografie dworów wykonane osobiście przez niego do września 1939 roku. Nie wiadomo, co stało się z korespondencją jego z właścicielami rezydencji przed wojną. Czy ona ocalała, czy też została może zniszczona w czasie okupacji bolszewickiej z obawy przed aresztowaniem i wywózką korespondentów, czy może w jakiejś ilości Aftanazy przemycił ją do Polski i tu sam ją zniszczył w czasie stalinowskim. Faktem jest, że w spuściźnie Aftanazego przechowywanej w dziale rękopisów ZNIO brak jest materiałów lwowskich. Najwcześniejsza dokumentacja dotycząca zbierania materiałów datuje się na przełom lat 40. i 50. Swoją pracę Aftanazy prowadził samotnie, z wykorzystaniem własnych skromnych zasobów finansowych, bez wsparcia instytucji, której powinno, jak się wydaje, zależeć nad ocaleniem od zapomnienia światu Kresów. Całą dokumentacyjną pracę wykonał Aftanazy w swoim czasie prywatnym, poza godzinami pracy, wykorzystując czas urlopu i czas wolny. Aftanazy nie afiszował się ze swoją pracą. Nawet bliscy współpracownicy z Ossolineum nie wiedzieli, czym zajmował się kustosz w swoim czasie prywatnym. Pomocną mu w zachowaniu tajemnicy była wrodzona dyskrecja i skromność, nie pozwalająca w środowisku naukowym chwalić się publicznie kontaktami w środowisku byłych ziemian.
Jako anegdotę możemy, takie właśnie charakterystyczne dla o tej skromności Afanazygo, możemy przytoczyć fragment listu do Mieczysława Gębarowicza, datowany w 1964 roku. Aftanazy narzeka, że, i tu uwaga, że go te wszystkie ziemiańskie kobiety wykształcone przez guwernantki niedouczone z uporem maniaka tytułują profesorem, bo dla nich jak ktoś pisze książki, to musi być profesor, ale przecież jeszcze niczego nie napisał. Jeszcze w 1967 roku w liście do Gębarowicza skarżył się. Proszę się nie dziwić nieudalnej konstrukcji kwestionariusza, ale on jest przeznaczony w przeważającej ilości do osób, głównie kobiet, które dziś mają powyżej 80 lat, a wykształcenie przeważnie domowe. Każdy bardziej naukowy sposób konstruowania kwestionariusza spowodowałby, że żadna nie wzięłaby się do odpowiedzi. Powojenne zbieranie materiałów do losów siedzib ziemiańskich i arystokratycznych oraz losów ich właścicieli było prowadzone niemalże w konspiracji, przynajmniej w latach 40. i 50. Wynikało to z wielu przyczyn. Po pierwsze, teren zainteresowań Aftanazego pozostawał poza obszarem Polski. W związku z tym w oficjalnej historiografii stopniowo następowało swoiste wymazywanie dziejów rezydencji kresowych ze świadomości historycznej powojennego pokolenia Polaków. Po drugie, klasa obszarnicza była skazana na usunięcie z kart historii Polski. A po trzecie, Aftanazy miał świadomość upływającego czasu, że odchodzi pokolenie, które pamięta kresy z własnego życia. I znowuż cytuję fragment listu do Gębarowicza. Właściwie nikt nie żyje już nawet wspomnieniami. Wiedzą, że karta tamta zamknięta, że nie ma do niej powrotu, ponieważ właśnie całkowicie włączyli się w nurt obecnego życia. Nie chcą wracać do tamtych czasów. I to jest jeden z głównych powodów, dla których nie odpowiadają na moje listy. Nie miał też dobrego zdania o potomkach dawnych wyższych sfer. Skarży się Gębarowiczowi. Absolutnie ich nie interesuje, co było do 1939 roku. Żyją życiem współczesnym, zdobywają wyższe studia, bardzo często najwyższe tytuły naukowe, jak najbardziej uczciwą pracę, zdobywają swoje małe egzystencje i są najszczęśliwsi, gdy osiągną swój mały pokoik, czy małe pokoiki z kuchnią i jakąś równowagę życiową. Przeważnie nie wiedzą nawet, jak się ich nazywała babka. Od nich więc już się nikt niczego nie dowie. Po prostu, z małymi wyjątkami, nie różnią się od otaczających ich walczaków, krzysztofiaków i innych. Na potwierdzenie właśnie takiego stanowiska chciałabym z kolei znowu zacytować fragment listu, tym razem respondenta Aftanazego, Antoni Kazimierz Remer. W 1962 roku rozpoczął korespondencję z Aftanazym na temat właśnie inflanckich siedzib rodu Romerów i Weisenhoffów i między innymi pisał o współczesnym pokoleniu, dlaczego tak trudno zabrać im się do wspomnień, do rozliczenia się z własną przeszłością. Na początku listu chwali Aftanazego za pomysł napisania monografii. Podoba mi się bardzo myśl pana opracowania wielkiej monografii zabytkowych dworów dawnych województw wschodnich w granicach 1772, jak się pan wyraża. Całą duszą rałbym panu dopomóc, ale moja pozycja nie jest taka, abym miał dużo czasu. Pracuję na chleb, mam 73 lata minione, blisko już 74. Przy tutejszej bibliotece książki oprawiam i robię niekiedy tłumaczenie, ale obiecuję panu dostarczyć choć opisy dworów romerowskich, dość to będzie mniej więcej, bo jedne lepiej znałem, inne mniej. Zresztą to wszystko już rzeczy minione. Jedno wspomnienia i dalej. A co do ogółu z odnośnego środowiska, jak pan się wyraża, to niestety jestem zdana pana. Trudno z nich coś wydobyć, tryb życia to sprawia, zaprzątnięci codziennym
pędem, pochwyceni w wir świata, etc., etc. Często całkiem nowego albo całkiem innego, nie mają ochoty do zajmowania się sprawami zginionymi. Ja sam, choć całe życie lubiłem się zajmować zbieraniem różnych wiadomości, różnych kolekcji, byłem nabrał wiele znawstwa w wielu dziedzinach. To wszystko łeb wzięło. Jeżeli piszę do Pana ten długi list, jeżeli napisałem do Pana tamten list poprzedni, to ze starego przywyknienia do tych rzeczy i zajęć, które lubiłem bardzo, a lubi się tylko rzeczy, które się zna. Ale to niestety są tylko wszystko resztki. Resztki rzeczy i resztki ochoty do zajmowania się tamtymi sprawami. Jakże wymowne jest to stwierdzenie właśnie byłego właściciela ziemskiego z Inflant, dla którego w dalekiej Kanadzie wspomnienie o ojcowiźnie jawi się jako resztka właśnie jego własnej pamięci. Aftanazy miał właśnie też świadomość, że w okresie powojennym był być może jedyną osobą w Polsce, która miała największe rozeznanie o losach kresowych siedzib rodowych i o ich właścicielach. Sam mówił, że zna ich około 95% z istniejących przed 1939 rokiem. Znowuż powołuje się na cytaty. W liście do Gębarowicza pisał, że i tutaj, niestety ja jestem jedynym chyba w Polsce i to bez zarozumiałości, który zna co najmniej 90% zabytków, dworów, pałaców, zamków z terenu kilkunastu województw wschodnich według granic z XVIII wieku w tym stopniu, że natychmiast mogę się zorientować, o jaki obiekt chodzi. Fakt ten mnie nie tyle cieszy, co martwi, gdyż tego, co ja mam, ja sam nie potrafię określić, nie określi chyba nikt inny. Ludzie parający się tymi sprawami zawodowo znają na ogół tylko zabytki najważniejsze, ale pewne ich grupy. Dawni właściciele pamiętają tylko własne domy, a w najlepszym przypadku najbliższe sąsiedztwa i domy najbliższych krewnych. Podobne znaczenie dla Aftanazego i dla jego pamięci, dlaczego się zajął majątkami, dlaczego z takim uporem maniaka wracał do czasów minionych, jest chociażby wspomnienie o Aftanazym Jana Kolasy, jego współpracownika z Ossolineum, a później znanego polonisty wrocławskiego. Opisuje on wycieczki, które razem z Romanem Aftanazym jako młody człowiek odbywał po Dolnym Śląsku. I pisze, dlaczego też one były takie sentymentalne dla Aftanazego. Wspomnienia utraconych kresów i tęsknota do nich u kustosza Aftanazego miały tym tragiczniejszy charakter, że on w odróżnieniu od wielu jego ziomków nie wierzył w możliwość powrotu tych ziem do macierzy. Wcale też nie łudził się, że dla zabytków polskiej kultury na utraconych ziemiach los będzie łaskawszy niż dla podziwianych w czasie wycieczek weekendowych ruin niemieckich zabytków architektury na tak zwanych wówczas ziemiach odzyskanych. Gdy pochylał się nad zdewastowanymi dziełami architektury pałacowej na Dolnym Śląsku, jego myśli błądziły po Podolu i Wołyniu. Te widoki i związane z nimi wrażenia musiały umocnić go w postanowieniu w powrocie do wcześniejszych przedwojennych zainteresowań. Swoją całą pracę dokumentacyjną opierał Aftanazy na gromadzeniu materiałów dostępnych w Polsce i za granicą zbiorów publicznych. Oczywiście tam, gdzie pozwalała na to cenzura. W Ossolineum ułatwieniem dla niego był fakt pracy w dziale gromadzenia. W trudnych latach powojennych Aftanazy jako kierownik właściwie odbudował niemal cały zasób biblioteczny w dziedzinie humanistyki. Niejednokrotnie gromadził też materiały pod kątem własnych zainteresowań. Drugim, najpoważniejszym źródłem informacji była korespondencja i informacje od byłych właścicieli ziemskich na kresach lub od osób spokrewnionych lub ich potomków. Gromadzenie danych tą metodą było ogromnie żmudne. Ustalenia miejsc pobytu, adresów i nazwisk, szczególnie w przypadku kobiet, było żmudne i niezwykle czasochłonne. Pomocą były
zachowane kontakty z okresu przedwojennego. Tutaj szczególną pomocą służyła Jadwiga Skirmuntówna z Mołodowa, która po wojnie zamieszkała z bratem w Wałbrzychu. Otoczyła go ona z taką swoistego rodzaju opieką w towarzystwie ziemian. Polecała go w listach m.in. Rzewuskim, Tarnowskim, Potockim. Dużą pomoc uzyskał także u potomków Radziwiłłów i Sapiehów. Kolejnym etapem pracy była też, żeby uzmysłowić, jak to właśnie wyglądało i jak to było z polecenia, to chociażby tutaj zacytuję chociażby list Włodzimierza Dzieduszyckiego z 1961 roku, który w imieniu Aftanazego rozpisuje kwestionariusze, aby ułatwić rzecz panu kustoszowi. Albo Maria Kossakowska w liście z 1 marca 1975 roku obiecuje pomoc w pisaniu monografii, podaje różne znane sobie adresy kuzynostwa, osób wywodzących się z ziemiaństwa, podaje w przypadku spadkobierczyń ich nazwiska po mężu, ich adresy nowe. Oraz także w imieniu Aftanazego kontaktuje się z różnymi osobami lub też śle tak zwane jakby coś w rodzaju listów przepowiednich, zapowiadając na przykład, że zgłosi się do pana, pani, do kuzynki, do ciebie niejaki pan Aftanazy, pracownik Ossolineum, który zbiera materiały i tu uwaga, pani Kossakowska pisała, ale masz być szczera do bólu albo szczery do bólu, nie okłamuj, nie oszukuj i wszystko pisz tak, jak pamiętałeś. Czy pamiętałaś? Kolejnym etapem pracy była też, to właśnie z tą korespondencyjnymi poleceniami, była olbrzymia ilość listów wysyłanych przez Aftanazego. Proszę Państwa, on w ciągu 50 lat wysłał ich prawie kilkadziesiąt tysięcy. Średnia wypadała od 3 do 4 listów dziennie. Bardzo często na te listy nie było odpowiedzi. Pierwotnie tylko nieliczni odpowiadali na kwestionariusze. W okresie stalinowskim wśród byłych właścicieli ziemskich dominowała obawa, że te listy Aftanazego i ta cała praca Aftanazego to prowokacja ubecka. Nie pomagały zapewnienia osób znających Aftanazego sprzed 1939 roku, że to jest człowiek prawy, że on jest tylko badaczem, nie interesują go żadne powiązania polityczne. W latach 50. wśród ziemiaństwa przeważała wspomniana już bierna apatia. Do tego dochodziły też kłopoty z pamięcią. To jest Aftanazy pisze, że koresponduje z ludźmi po 80. Żądane efekty i napływ korespondencji dopiero przychodzi wraz z przełomem lat 50. i 60. Wówczas odpowiedzi stają się liczniejsze, bardziej wyczerpujące i satysfakcjonujące. Jako przykład można podać odpowiedź Stanisława Tyszkiewicza z Warszawy z 1963 roku, który pisał, że został już uprzedzony o tym, że dostanie kwestionariusz dotyczący Kretyngi i że ma być bardzo dokładny i szczery w odpowiedzi. Z kolei Andrzej Jelski z Radomia w 1995 roku dopiero udzielił odpowiedzi na temat majątków Jelskich, ale te pytania były zadane jego ojcu w 1969, który ojciec list Aftanazego pozostawił bez odpowiedzi i przeleżał ten czas w sekretarzyku. Tak jak wspomniałam, że często się zdarzało tak, że odwoływano się do braku pamięci, do braku wspomnień albo do chęci wymazania wspomnień. Czartoryska Helena odpowiedziała dopiero w 1978 roku na kwestionariusz Aftanazego, z takim znanym troszeczkę triku Aftanazego. Otóż Aftanazy dostał innymi kanałami fotografię żurawna, którego właścicielką była Helena Czartoryska. I Czartoryska dopiero w liście pisze, że dopiero ta fotografia
przysłana bezinteresownie, obudziła pamięć i wzbudziła chęć podzielenia się wiadomościami na temat dawnego majątku. Z kolei jej krewna daleka, też czartoryska, ale Zofia, w 1961 roku dopiero z Paryża wysłała do Ossolineum list z odpowiedzią na kwestionariusz, ponieważ wszelkie pytania dotyczące majątków czartoryskich musiała skonsultować z bratem Michałem, żeby wiedzieć, jakie należy udzielić odpowiedzi. I nie było to takie proste. Podała też wtedy adres Zofii Klemensowej Potockiej z domu Tyszkiewicz, informacje, która powinna mieć jak najbardziej ścisłe informacje o Landwarowie, bo interesowała się historią sztuki. I nawet tutaj pozwolę sobie zacytować panią księżną Czartoryską. Prowadziła w Warszawie antykwariaty. Inna sprawa, czy jest piśmienna. Coś mi się widzi, że niekoniecznie. To akurat byśmy pozostawili tutaj, czy to sprawa piśmienna, czy to znaczy, że czy na pewno nie była niepiśmienna w sensie analfabetyzmu, ale mogła nie mieć ochoty albo nie mieć też daru pióra. Bardzo często ludzie w korespondencji czy w odpowiedziach na kwestionariusze odwołują się do braku umiejętności sformułowania swoich własnych wypowiedzi, swoich wspomnień. Aftanazy, który utrzymywał później z ziemiaństwem, z tymi swoimi korespondentami kontakty listowne. Wiele tych kontaktów zawiązało się w formę korespondencyjnej przyjaźni. Częstokroć się nawet z tymi ludźmi spotykał, namawiał ich do deponowania swoich wspomnień, czy u niego, czy w bibliotekach, do spisywania, żeby ten nie odszedł w zapomnienie. Mówił tym ludziom, jak chociażby Andrzejowi Henrykowi Zabielle z Bogatyni, że ten świat odchodzi. Z panem ta pamięć przeminie, ponieważ sam pan wspomina, że jego potomkowie nie interesują się przeszłością, nie chcą o niej wiedzieć. To tylko jeszcze pan to pamięta. Jeżeli pan tego nie spisze, nie przekaże, to kto, jeśli nie my? Nie pokolenie Kresowian nie będzie kultywować tej tradycji i tej pamięci. Do korespondencji częstokroć były załączane liczne fotografie obiektów, fotografie rodzinne, fragmenty wspomnień, dzienniki i inne materiały archiwalne, które Aftanazy po selekcji, bo niektóre już materiały miała, niektóre były niewyraźne, po skopiowaniu własnym sumptem, znowuż na własny koszt, odsyłał właścicielom. Nakładał na to się fakt, że Aftanazy zaczynał być też znany w środowisku. Ludzie zaczęli go sobie nawzajem rekomendować i zachęcać innych do pomocy w zamian opracowania losów dawnych rezydencji. Pod wpływem też środowiska zaczynali się odzywać wcześniejsi korespondenci, nawet po upływie kilku czy kilkunastu lat. Do historii prawie, że Karoliny Lackorońskiej, skonany skądinąd która pała nieprzemożną, może nawet nie tyle, że niechęcią, ale takim trudno to powiedzieć, czy to była to niechęć do Aftanazego, czy niechęć do siądnięcia i rozpamiętywania tego, co było w majątkach Lackorońskich w okresie międzywojennym. W kilkanaście lat wysyłał kilka razy do roku kwestionariusz Aftanazy do Rzymu, do Karoliny Lackorońskiej. Zresztą do Lackorońskiej pisali Sapiehowie, Lubomirscy, Potoccy, Rejowie z Montresor. Czemu właśnie piękna, mądra Klara z Rzymu nie odpowiada? Przecież to jest takie ważne. Jeszcze w 1967 roku, jako jedyny list, który się zachował Karoliny do Aftanazego, w nim pisze o braku czasu, że jest bardzo zapracowana, że ona wie, że to jest takie ważne, ale jest jej trudno, bo pisanie o rozdole i okolicach byłoby dla niej makabrycznie trudne. W
zasadzie chyba nigdy się nie dostał, Aftanazy nie doczekał szczerej i pełnej informacji od właśnie Karoliny na temat opisywanych interesujących go majątków. Dodatkowych informatorów Aftanazy również zyskiwał wśród pracowników muzealnych, wśród badaczy naukowych. Od lat 60. kanałami, najpierw właśnie ze sfer ziemiańskich, bibliotecznych, muzealnych, rozchodziła się wieść o dziwaku z Wrocławia, który zbiera materiały do dziejów rezydencji. Zaczęto do jego wrocławskiego mieszkania, najpierw na Norwida, a później przy Placu Grunwaldzkim, zaczęli zjeżdżać też badacze może zabytków kresowych, zabytków sakralnych na Kresach. Stał się swego rodzaju znawcą, osobą, która potrafiła znaleźć w swoim przepastnym archiwum odpowiedź na absolutnie prawie wszystkie pytania. W Polsce Aftanazy miał na przykład dużą grono współpracowników takich korespondencyjnych. Serdeczna przyjaźń łączyła go z Lucją Turczak z Przemyśla, dyrektorką Regionalnego Muzeum, dzięki której też korzystał z kontaktów muzealnych na terenie Lubelszczyzny i Rzeszowszczyzny. Zwierzał się w swoich listach do niej z przeprowadzonych poszukiwań. No to już znowuż zacytuję Aftanazego. Na panią Rychlewską, wspomnianą przez panę Osterwinę, też nie byłem w stanie natrafić, a innym razem pisał: przestałem już tropić rodzinę Sierakowskich. Skoro niczego nie można dowiedzieć się od Lubomirskich, to znaczy, że nikt już nie odpowie. Panią Tomaszewską znam, myślę o pochodzącej z Towarzystwa Arystokratycznego, ale ona z domu jest przedostatnią ordynatówną nieświecką i chyba nie ma już nic wspólnego z Lubomirskimi. Olbrzymie poparcie dla swojej pasji badawczej miał u Mieczysława Gębarowicza, pozostającego we Lwowie, który w miarę swoich możliwości ułatwiał mu kontakty z ukraińskim środowiskiem muzealnym i pasjonatami historii. Stąd też w korespondencji Aftanasego zachowała się obfita korespondencja z Wiktorem Światołykiem, dyrektorem Muzeum Suworowa w Tulczynie, który dzielił się swoją wiedzą o Tulczynie i okolicach, informował go o nowych rosyjskich badaniach nad sztuką Ukrainy, ale prowadził dla niego badania w terenie i robił zdjęcia stanu obecnego obiektów. Interesującą korespondencję prowadził też Aftanazy z Aleksym Friedrichem, kustoszem Muzeum Ostrogskich w Ostrogu na Wołyniu. Friedrich, jak samo nazwisko wskazuje, był pochodzenia niemiecko-ukraińskiego, a urodził się pod rosyjską granicą. Z fascynacji dla literatury polskiej i kultury polskiej, Friedrich wtórnie nauczył się języka polskiego. W listach do Aftanazego opisywał liczne kwerendy i wyjazdy terenowe przeprowadzone z polecenia naszego wrocławianina na terenie Wołynia. Sporo też pisał o muzeum w Ostrogu, szczególnie troszczył się o stan zamkowej biblioteki, gdzie białe kruki z XVI wieku z drukarni ostrogskiej leżały zapomniane i nierozpoznane, bo były pisane po łacinie, a pracownicy nie znajdują dlatego uznania u pracowników muzealnych ukraińskich, którzy posługiwali się tylko i wyłącznie cyrylicą. Przeglądając korespondencję, szczególnie tę, która rozwijała się przez lata, widać było i widać nadal, jak nawiązywała się nić porozumienia z korespondentami, niejednokrotnie zamieniała się w zażyłą przyjaźń. Aftanazy swoim taktem i ogładą, zachowanymi normami towarzyskimi, rodem jeszcze z salonów arystokratycznych, zjednywał sobie korespondentów, którzy dzielili się z nim nie tylko wspomnieniami z dawnych lat, ale też dzielili się informacjami o swoich obecnych losach, pisali o swoich radościach i smutkach, a każdy list nigdy nie zostawał bez odpowiedzi kustosza. Znowuż pozwolę sobie zacytować wspomnienia o Aftanazym. Są to wspomnienia Teresy Wawrzyniakowej,
z Broel Praterów, która wspólnie zamieszkiwała tak zwaną komunałkę, czyli podzielone mieszkanie w kamienicy na Norwida, gdzie to panowała szczególna atmosfera, właśnie też między innymi wprowadzana przez Aftanazego, ale sama Wawrzyniakowa opisuje tak o właśnie postawie życiowej Aftanazego. Roman Aftanazy miał wiele atencji dla osób wiekowych i odwiedzał je chętnie. Zawsze umiał podjąć temat o bezpowrotnie minionej rzeczywistości, który zachwycał słuchaczy. Dobrze znał psychikę starszych ludzi i może dlatego potrafił być tak cierpliwy. Nie skarżył się, kiedy w kontaktach z dawnymi, przeważnie już mocno leciwymi właścicielami dworów napotykał trudności w uzyskaniu materiałów do pracy. Ci, którzy go nie znali, bali się, że to jakaś prowokacja. Inni z kolei niedokładnie odczytywali pytania zamieszczone w kwestionariuszu, sporządzone przez niego specjalnie po to, aby ułatwić odpowiedzi. Jeszcze inni, zwykle ci najstarsi, odkładali odpowiedź na później, tłumacząc się brakiem czasu. Często ta na później odchylała się w wieczność. A Roman cierpliwie i pokornie pisał po 2, po 5, po 10 razy do tej samej osoby, byle wreszcie otrzymać właściwą informację. Jego wychowanek Jan Dowgiało tak opisywał Aftanazego. Co miał na myśli ten syn morsztyńskiego kolejorza, mówiąc z łagodnym przekąsem o naszej sferze? Czym budził zaskoczenie starszych jej przedstawicieli? Wydaje się, że znał i rozumiał ziemiaństwo często lepiej od tych, którzy byli jego częścią. Czuł się z nim związany bardziej niż z jakąkolwiek inną grupą społeczną i usiłował ocalić od zapomnienia to, co wytworzyło wartościowego. Spadkobierca nie z urodzenia, ale z przekonania, któremu nieobcy był ból utraty skrywany głęboko pod maską sarkazmu. Mogłem to wszystko obserwować podczas naszych wizyt we wrocławskim biskupinie u moich kuzynostwa, Adama Chodkiewicza i jego żony Marysi. Szczególnie fascynujące były rozmowy Romana z matką Adama, elegancką i uroczą ciotką Felicją Chodkiewiczową. Mogli bez końca rozprawiać o szczegółach historii, o architekturze i wyposażeniu pałacu w Wołyńskim Młynowie, historycznej siedziby Chodkiewiczów. A znak do zakończenia wizyty dawała starsza pani, mówiąc: bardzo jesteśmy dzisiaj zmęczeni. Takie właśnie wspomnienia Aftanazym, takie zostawał emocjonalne wspomnienia w pamięci osób z nim blisko przebywających. Jak przedstawia się także, tak nawiązując właściwie do naszej tematyki, bo mówimy o korespondencji, o archiwum, o samym Aftanazym, o jego pracy, ale jak wyglądało też ziemiaństwo w świetle tych materiałów przez niego zgromadzonych i tych tekstów źródłowych, które pozostały w jego spuściźnie przechowywanej obecnie w Ossolineum. Dwojako, proszę Państwa. Z jednej strony ziemiaństwo rysuje się jako pewna kategoria społeczna, zamknięta w swoim kręgu powiązań rodzinno-towarzyskich, obarczona gospodarstwami, zaprzątnięta w okresie międzywojennym różnego rodzaju naprawami po okresie I wojny światowej, później zamknięta też w swoim kręgu rodzinno-towarzyskim. A jednak Aftanazy wskazuje, że jest to też grupa ludzi tragicznie doświadczona przez los. Poprzez kontekst opisów dworów, przefiltrowując korespondencję, zachowaną korespondencję respondentów Aftanazego, wyłania się obraz ludzi tragicznie doświadczonych przez los. Dwory poznajemy wielokroć, ta wielopostaciowość i wielopłaszczyznowość przekazów zawartych w tych materiałach do dziejów rezydencji jest uosobieniem pewnej kultury bycia. Poprzez
Każdy dwór, każdy majątek, każdy zabytek architektoniczny jest przedstawiony przez pryzmat i dzieje los ludzi z nim związanych, tych, którzy tworzyli, którzy dawali podwaliny pod istnienie danego majątku, danej budowli, poprzez kolejnych właścicieli, aż do tragicznego końca, do roku 45, 4, 39. Pamiętajmy, że limes graniczny to jest rok 1772, czyli Aftanazy opisuje majątki, które uległy bezpowrotnie zniszczeniu w okresie I wojny światowej. Tu jeszcze zachodziła większa trudność w opisywaniu tych dworów, tych majątków, ponieważ to pokolenie już naprawdę w latach na przykład 60. było paradoksalnie na wymarciu. To byli ludzie, którzy już praktycznie sięgali pamięcią do lat, bardzo swoich lat młodzieńczych bądź też dziecinnych, więc te informacje były też częściowo niekompletne. Natomiast co bym chciała tutaj jeszcze powiedzieć, że ci ludzie byli, cała ta sfera właśnie tego ziemiaństwa, mieszkańców tych dworów, pałaców, zamków, byli ludźmi, którzy kontynuowali polskość, propagowali, oddziaływali swoim postępowaniem, swoją postawą, swoim światopoglądem na sąsiedztwo, na swoich sąsiadów z różnych sfer. To nie były tylko sfery ziemiańskie, to byli ludzie zamieszkujący wsie, zamieszkujący przysiółki, zaścianki, miasta. To był obraz społeczeństwa kresowego, wyłania nam się jako żywa tkanka, która odeszła bezpowrotnie w niepamięć. My możemy już ją tylko przywoływać właśnie dzięki archiwom, dzięki wspomnieniom, zdjęciom. Natomiast całość jest, jak sama Aftanazy sam wspominał, odeszła w niepamięć. Sam zresztą Aftanazy, jak tutaj zresztą wspominałam, miał świadomość przemijania, miał też świadomość, że tematyka badań w latach 50., 60., nawet jeszcze w początkach lat 70. nie była ze względów społecznych i panującego wówczas ustroju, była z góry, ta jego tematyka badań była skazana na marginalizację. Miał obawy i świadomość niedoskonałości własnego warsztatu badawczego, stylu literackiego. Sam zresztą do Gębarowicza pisał, że praca nie może być stricte naukowa, bo wtedy nie trafi do szerokiego odbiorcy i ponownie los kresów będzie znany tylko wąskiemu środowisku. Wiemy, że na szczęście się tak nie stało. Od 1986 roku Instytut Sztuki PAN przy pomocy finansowej znanego kolekcjonera i mecenasa kultury z Londynu, Andrzeja Ciechanowickiego, ta praca zaczęła się ukazywać drukiem, początkowo tylko w bardzo małym nakładzie, bo to było tylko 500 sztuk. I była wykonana techniką małej poligrafii, co od razu jak gdyby ją na wstępie miało zdyskwalifikować do odbioru dla szerokiej publiczności. Dopiero podjęcie się drugiego wydania przez wydawnictwo Solineum, które to wydawnictwo właśnie to zostało, ono się zaczęło ukazywać w 1991 roku, a zakończono wydanie 11 tomu z uzupełnieniami w 97. Ono przybliżyło, myślę, wydaje, że właśnie i ziemiaństwo i ludzi zamieszkujących Kresy przybliżyło świat miniony współczesnemu społeczeństwu, nam współczesnym. Przedstawiając Aftanazego i również dzieje rezydencji na dawnych Kresach Rzeczpospolitej, należy zwrócić uwagę, że obecnie badania i dokonania Aftanazego są bezcennym źródłem do poznawania historii warstwy ziemiańskiej na dawnych Kresach i w pewnym sensie także odnoszących się do innych ziem Rzeczpospolitej.
opus magnum Aftanasego, zawierające szeroką problematykę badań i efekty w postaci dzieła wielotomowego, wyjątkowość narracji i przedstawienia losów poszczególnych siedzib ziemiańskich, może wzbudzić obecnie niekłamany podziw dla tytanicznej pracy jednego człowieka, który właśnie tego dokonał. Bardzo Państwu dziękuję za kilka poświęconych chwil uwagi. Na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć i służyć pomocą. Dziękuję Państwu.